Ale z tej strony Bigland, witam was, no, w kolejnym odcinku. To jest gra Zamontuj Bladego Wojna Opaska. I tu macie taki napis, nie wiem co to znaczy, ale nie warto ogólnie tego czytać. No i tu widzicie Wikinga, Supermana, pana, ale będziemy grali w Multiplayer, bo ten drugi tryb to nie polecam. No i to jest moja postać, ja zrobię takiego rodowitego Masaja. I polecam wam wybrać Serveros. Tu bierzecie to i klikajcie tak to ja, tak jak ja. Od razu mówię, że wyłączyłem dźwięki w grze, bo są straszne i moglibyście się trochę przestraszyć. A! Bo oni tam krzyczą, ale teraz wam powiem, jaki serwer bracie. Najlepiej na Morawce, no najlepiej, Arizonka albo Morawka. Morawka Cyzysyki, to jest dobry serweros. Ale wziąłem sobie właśnie taki jakiś byle jaki, przewinąłem już. I ty widzicie, tu można kopać w tej grze i to jest dobre. Bo muszę wam powiedzieć, że czasem mogę wam pisać you are kicked from the server. Czyli że was wrócili z surfingu, wykopali. Kick, znaczy kopać. I to mogę was wykopać właśnie. Jak was kopną, to wtedy tak wam się pokazuje, czy jakoś tak. No ale widzicie, są takie rodowite masy. Ajajaj. O, wybiorę sobie lepszą jakiejś zbrojce albo main at arms. O, widzicie, jestem teraz takim typicznym koniarzem. A, muszę zajmować. Podschody nie umie. A to nie jest śmieszne, bo mogą nas zabić. Zaciupać. O! Ja pier. Napisz im coś. Ktoś nie przyszło. Co? O! No i teraz. Nie, no patrzcie się, widzicie, wiatr w włosach. Chociaż. Ja muszę powiedzieć, że jak wyglądam jak ten rodowity masy, no. Prawdziwy poeta doktus. Ale fajną mam tarczę, muszę powiedzieć, taką bardzo nibelunską. Chociaż ta tarcza nibelunska to taka dory, po prostu trochę nie, bo to jest trochę takie bardzo... no, żeby wam nie skłamać, bierę lancerę, lampucerę i... Ciup! Oj! Ciup, big! Bi! Dobra, uciekłem. Ja pier, oj, tak dobry jest. Patrz, widzisz, on wygrywa, widzisz? Ja biorę tarołka. A! O nie, no. Dobra, muszę powiedzieć, że biorę tego Bastiard. Heavy City. Bastiard powinien być lepszy, bo jak widzicie, co? Co to za miecz? Ogólnie przepraszam was za mój głos, ale ogólnie mam katar. Siejany, znaczy siemielniany, coś takiego. I bardzo mi tak tak nosa mi leci jak z kranu niczym takiego wodospada typicznego. No ale ja muszę powiedzieć, że to jest też dobry serwer. Nie wiem jak on się nazywa, ale bardzo dobry jest, widzicie, jest zabawa, jest kurna superanko. Ale ogólnie ta gra jest, możecie, to jest, ja pokazuję tylko jedno, czyli, bo to jest Natief. Natief to jest właśnie, o, teraz poeta doktor sobie pisze. Aj! Natief to jest właśnie różnica, muszę powiedzieć, bo jest kilka tryborów. Możecie wybrać na przykład, o, zabiję. Możecie na przykład wybrać taki serwer typu Viking Conquest. Czyli wikingasowa wyprawa, taka podbojówka, taka przebojowa, moc przebojów i nawet Napoleonigor, czyli to są wojny Napoleonek. To jest ogólnie, to w ogóle nie związane z ciastami, więc może wam się pomylić, że Napoleonka, no to ciastero takie, ale no jest jak jest. Nie można wszystkiego mieć za darmola. No i to muszę powiedzieć, że ten serveros jest lepszy od tamtego. Widzicie, oj, patrzcie, patrz. A. A! Ale mi uciekło. Ale takiego mi trafił się taki bombol. Kiembol. O, biorę to. I robimy teraz. Ociecz chyba. Ociecz amazońską. O, to jest jak właśnie dończy wygląda.
Dobra, tylko o, staw to strzawicie i tu jeśli się przygotować, robicie shield wall, czyli taką szeldę wystawiacie, bronicie się mocno, żeby was nie strzelili, wyciągać potem miecz i ciup, ciup, hop, ciup. Ja pier... ale dobry jest, patrzcie jak on strzela. No nie. Barkieper umarł. Zostanę sam. No nie. No, ale przekichany. Dobra, to chyba zaraz się przekonwertuję na inny serwer. Nie mogę już być dłużej tym. Tylko jeszcze wezmę co tu. Proszę. O, ale macedończyk. Rodowit, znaczy jest rodowity Masaj, widzicie, on jest taki bardzo przypalony, to jest jak rodowity Masaj. Rasowy poeta doks. I patrzcie, on może tak atakować, tak. Patrzcie, jak Wiedźmin. Aby zagrał takiego Wiedźmona. Albo Warcrafta. O, Warcrafta on nie pokazał, ani Wiedźmona. O, nagrał wam i wam pokażę. Dobra, ale inny serwer teraz jest. Przekonwertowałem się i biorę Nord, czyli Nord to są Wikingas, pan Uberman. No! Nie no, karwa, wyciara. Dobra, ale teraz go. Ciup! Ja, szurajsi! Dawaj! Dawaj! Nie, nie, ja. A teraz patrz, patrz na to. Ciup! Nie no, ale co? O, dobra, ale robimy kurna kawalerię. To nie zatrzymuj się. Don't fall. Don't fall. Spiske stangarera osise intermenschnoś i firikio na 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 na. Interesuje mnie horyzontą. Tum, 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 tum. Hajstaj, fajfar. Tyririrara. I... no. Ja chyba muszę sobie wezmę się jakiegoś lepszego. O, ja pier. Patrzcie, jaki ten. Jaki tu... jaka siekiera. Pa, 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 pa. Ju. No, nie, nie, nie. Szurajsi. Fuksi. Ogólnie to grę mi polecił mój kompel na Real Salomon. On powiedział, Big Band, polecam ci tą grę. Znaczy, zagraj se. Przyjm co? Bo to chyba niemożliwe było. Ale opowiedział mi, zagraj się w tą grę, ja ci ją polecam, ona jest bardzo fajna. Możesz zrobić siebie, o, tego nie powiedział, możesz zrobić siebie, możesz wybrać nawet taki znaczek, jak mam na szeldzie mojej, no, typiczny macedoński. Ale, no, ogólnie, ja się zrobiłem jako rasowego Masaja, żeby, wiadomo, nie bądźcie taki rasist. Trzeba być bardzo odpowiedzialny za to, co się mówi. Nie wolno tak bardzo nawyzywać, obrażać. Bo internet to jest niebezpieczne miejsce, mówię wam. Trzeba być naprawdę bardzo odpowiedzialny, się mówi w internecie, bo mówię wam, kiedyś nie było internetu i w ogóle nie było hakerów. Za czas na przykład pierwszych takich Wikingas nie było w ogóle hakerów, nie było ataków w ogóle na lotniska, w ogóle nie było żadnych zamachowców, bo nie obrażali się w internecie. On napisał mu, że jest rodowiciakiem, bo dobrze, to dobrze walczy. Bym powiedział mu, że fantastycznie. A ten to akurat taki... kmicić. Ale mówię wam, kiedyś oni obrażali na internet i wtedy było bardzo zdrowy, rodzinny atmosfer, rozsądek. Było bardzo przyjemnie. Można było porozmawiać o życiu, o mieście, o pizzy, o hamburgerach,
można było pograć w kalambiersy. Tak mi rodzice opowiadali. Nie można było jeść gumy turbo. No, ja muszę wam powiedzieć, że ja jej często nie jem, ale no... Jak mi dają, to jem. Bo ja ogólnie wolę te. Wolę na przykład bubblegum, guma z balona. Mierzycie te... No, wiadomo chyba coś, co to jest gumy balon. Balumuwa. Ale go zjeściłem. Skąd? Napiszę. Zobaczymy, czy mi powiedzą. Dobra. Więc ogólnie mam nadzieję, że przyjmiecie moją lekcję rozsądku do siebie i będziecie bardzo szanowani nawzajem. Pamiętajcie, macie jedno życie, wykorzystajcie dobrze, żeby potem nie płakać nad rozsądnym lekiem. Ktoś? Uczasz jakiś chyba jest. Parkieper. O, to nie ten? Parkieper. O. I padł na zawał. Nie, no stów sam został. Powiem tak, gra jest dobra. Trochę wam o niej powiedziałem. Jest muzyczka, ale wyłączyłem ją. Muszę wam powiedzieć, że wyłączyłem. Można zbierać koniki, też zaraz wam pokażę. I muszę wam powiedzieć, że wam ją polecę. Jeszcze wam pokażę drugi trybol. Jeszcze chyba planuję Wiedźmona i jeszcze Warcrafta. I właśnie to wam pokażę. Na czym to polega. Może Warcrafta to nie tak bardzo, bo to jest trochę straszna gra, ale tak wam pokażę. No, ogólnie pamiętajcie, żeby na siebie uważać. W internecie nie liczcie. W internecie każdy może mieć tyle lat co wy, a wy możecie mieć tyle co on, a nawet więcej. Więc nie ufajcie nikomu. Aue.